Jak to mówią, można tu poczuć ducha dawnych czasów. A nawet zobaczyć. A niby wszystko pozamykane. Poniedziałek. Kolekcja dzieł sztuki, którą zgromadziła w Gołuchowie Izabela z Czartoryskich Działyńska, została podczas wojny rozgrabiona. Dzięki fotografiom z początku XX wieku możemy zobaczyć, jak niewiele zabytków wróciło na swoje miejsca. To jedna z czterech sal, którą Izabela udostępniała zwiedzającym. Za czasów Leszczyńskich tu w podziemiach mieściła się zbrojownia. W sali polskiej, jak dawniej, zobaczymy portrety ważnych postaci historycznych. Jana Kazimierza, Zygmunta III Wazy, a także przywódcę polskiej emigracji, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, ojca Izabeli. Są tu także portrety dawnych właścicieli, Izabeli z książąt Czartoryskich i hrabiego Jana Działyńskiego oraz Marii Ludwiki z Krasińskich i Adama Ludwika Czartoryskich. Te sale wypełniały kiedyś gabloty z emaliami, ceramiką włoską i francuską, szkłami weneckimi, starymi srebrami. Meble, rzeźby i ozdobne tkaniny na ścianach, wśród których wyróżniała się ta. Brukselska tapiseria z początku XVI wieku z przedstawieniem scen z życia dworskiego. Z kolekcji ceramiki powróciła tylko jedna majolikowa waza apteczna z XVI wieku. A to figura świętej Urszuli z początków XVI wieku. Jeden z pierwszych nabytków w kolekcji Izabeli. Zakupiony w paryskim antykwariacie jako wizerunek świętej Elżbiety, patronki twórczyni Gołuchowskiego Muzeum. A ten tam to portret Wawrzyńca, wspaniałego Medyceusza z XV wieku. Został zakupiony jako portret Mikołaja Kopernika. Jakiś oszust napisał w XIX wieku na obrazie Nikolaus Copernicus. A to znak, że zbliżamy się do biblioteki. Pismo Święte z 1729 roku, w przekładzie Marcina Lutra. Wychowana w Paryżu Izabela odebrała doskonałe wykształcenie. Stąd jej zamiłowanie do książek. Szczególnie ceniła sobie grafikę. Szafy biblioteczne wypełniają cenne rękopisy, starodruki oraz wydawane w Paryżu katalogi antykwaryczne z odręcznymi notatkami hrabiny. Drzwi do sypialni królewskiej pamiętają, jak widać, czasy Leszczyńskich, chociaż nie pochodzą z zamku. Tak jak wiele innych elementów wystroju wnętrz, zostały tu przywiezione w XIX wieku. Z dawnego wystroju tej sali zachował się dekoracyjny kasetonowy strop z wizerunkami wszystkich królów Polski, który podług francuskiego projektu wykonali gołuchowscy rzemieślnicy. Jednym z pierwszych zabytków, który po II wojnie światowej powrócił do Gołuchowa, był portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym. Jeden z wielu wizerunków ostatniego polskiego króla, wykonanych w końcu XVIII wieku w pracowni Marcello Bacciarellego. Ciekawą dekoracją krużganka jest kamienna inkrustacja z wizerunkami jeleni, inspirowana jednym z zakupionych przez Izabelę fragmentów posadzki katedry w Sienie. Powyżej wmurowana w ścianę mozaika z IV wieku przedstawiająca Atenę, przywieziona przez Jana Działyńskiego spod Neapolu. A, i takie schody, takie samiuteńkie, w Pałacu Bargello we Florencji mają. A, i Akademię Pana Kleksa tu kręcili. Druga wojna światowa zniszczyła dzieło Izabeli, a na swoje dawne miejsca powróciły tylko niektóre dzieła sztuki. Na szczęście co jakiś czas, gdzieś na świecie, a czasem całkiem blisko, odnajdują się kolejne zabytki z dawnych zbiorów. O, na przykład ten stół. Służył przez kilkadziesiąt lat proboszczom na tutejszej plebanii. Wrócił do nas zaledwie kilka lat temu. I chwała Bogu.